Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wolper, przepraszam za te lekkie trzaski. Witam wszystkich w trzecim odcinku. Zagrajmy w... o, widzę, że okrążenie się udało. Zagrajmy w Herz of Iron 4 na modzie Kaiser Ice, gdzie gramy jako Zjednoczone Syndykaty Ameryki. I w ostatnim odcinku, dosłownie pod sam koniec, wybuchła nam wojna domowa, z którą musimy sobie poradzić. Wzywamy więc ochotników do jakichś dodatkowych do tej wo wojny. Musimy przede wszystkim zapełnić ten ogromny front dywizjami, które no nie są zbyt dobre. mówmy się. Czerwona Gwardia, zakupa. Milicie, ale w bo... no Boże kochanie. O, ochotnicy z Chile. Czy Chile są syndykalistyczne? Tak. Haha. Nawet mają własne drzewko. No i to jest prawdziwa modyfikacja. Prawie każde państwo ma własne drzewko. Mamy tutaj to okrążenie, spróbujemy wybić tę dywizję. Um, Kanada zdobywa Alaskę. Dobra, to nie jest jeszcze problem. My Kanadą będziemy mogli się zająć tak naprawdę, ale jeszcze nie teraz. Niestety, spróbujmy tutaj kontratakować w miarę. Tutaj widzę, że Ameryka jeszcze nie ma zbytnio dywizji, musimy na tym skorzystać. Tutaj spróbujmy tak zaatakować. Najlepszego wyjścia nie widzę. I czekamy po prostu na posiłki, które dochodzą z tych eventów. Jak będziemy mieli tą całą milicję, to będzie naprawdę fajnie, ale najpierw musimy ich mieć. I wtedy dopiero zaczniemy coś myśleć, bo póki co to nawet całego frontu nie jesteśmy w stanie obstawić. I to jest dramat. Okej, okay. coś tam się w Bułgarii dzieje, ale to póki co raczej nowiny z innego świata nas nie obchodzą zbytnio. No, i dalej to jest jakby jeszcze sesja nagraniowa, znaczy już inny dzień niż poprzednie dwa odcinki, ale dalej jeszcze pierwszy odcinek się nie pokazał, więc zbytnio w waszej reakcji nie jestem w stanie przewidzieć, niestety. Zaatakuj. Kurde, to wojsko amerykańskie jest niestety lepsze. A ja się boję, że sam stworzyłem to wojsko w pewnym sensie. Redystrybucja um, majątków. I bogactwo i życia są nasze. No to brzmi legitnie. To właśnie trzeba robić. Tak trzeba żyć. Dobra. Kolejne cztery dywizje. Ok. Z Puerto Rico mamy trus. nie wiem czemu. I mamy dużo sporo nowych dywizji. Super. Tak więc nie musimy się tym martwić. Dodatkowo przyjmujemy nowych ochotników, którzy chcą nam pomóc. Z Meksyku nawet bardzo miło. Weźmy tą szesnastkę, co? Ona brzmi dobrze, ale tylko aż 18 dni. Aż 18, dobra myślę, że wytrzymamy, ale to nam da bardzo duże plusy, tutaj widzę, że już się wycofali, już tutaj coś zdobywamy, no powiem tak, że my będziemy tylko mocniejsi, pomóżcie tutaj wzmocnić, jak uda nam się zniszczyć te dwie dywizje to będzie naprawdę sporo, ale póki co nasze dywizje no są, no są fatalne, no co ja mam powiedzieć, to są, do, są do dupy, zupełnie. Pomagajmy tutaj. Wiem, że trochę tracimy, ale chyba manpower akurat nie jest problemem. Okej, okay. drugi kongres. Aha, yy, mamy tak zwaną Spartakiadę. I niestety nie jeden z naszych yy, atletów został złapany, kiedy próbował przekupić sędziego. O nie, Boże. I mamy oczywiście inaugurację drugiego kongresu międzynarodowego. Świetnie. Tak więc bardzo się cieszymy. Tutaj ten front jest ogromny. Żeby go obstawić... Oj, to ciężko. Ciężko. Musimy bronić szczególnie Illinois tego stanu. Jak wygląda tutaj wojsko ciebie? 40-60 dywizji, ty masz 16-44. Oj, miejmy nadzieję, że nam się uda. W Pensylwanii, dobra, do... Mamy ochotników międzynarodowych, że tak powiem. Tutaj ładnie już prawie pozbywamy się tych dywizji. Już naprawdę niewiele brakuje. Brakuje malusieńko. Korzystamy z okazji. Wchodzimy gdzie tylko się da. Dokładnie. Tu wchodzimy. Tutaj walczymy w Kentucky. Świetnie. No przede wszystkim chyba będę chciał właśnie, żeby skupić się na tym wybrzeżu, gdyż ono jest najbogatsze póki co. Dobra, ładnie tutaj zdobyliśmy. Możemy spróbować zrobić mini więzienie dla tych jednostek. O, Japonia przybywa. Aha, na pomoc. Japonia w Ameryce, coś takiego. Dobra, ale że mam nadzieję, przynajmniej, że to sobie będzie miało problemy, bo to też się bije. Tak, to też walczy. Tak więc te Stany Zjednoczone mają przekichane, mają za dużo. Więc miejmy nadzieję, że nie będą się zbytnio na nas skupiać. A my i tak uda nam się sporo zdobyć. Możemy zrobić ten push na Federal, ale jeszcze tego nie zrobię. Cena ma wojnę z Argentyną, nie dobrze. Chyba, tu zostaliśmy pokonani. To spokojnie, jeszcze spokojnie. Nic się nie dzieje. Musimy bronić Chicago. Póki co, to jest najważniejsze nasze miasto. Nasza stolica. Idziemy do Richmond? Spróbujmy dojść do Richmond. Tu się bronimy, ładnie. Ej, tu walczymy, dobra. Tutaj możemy się przebić. a, e, przebijaj się tu. Bo tu nam Francja pomaga, tak. Dobra, tu mamy czołgi francuskie. Oj, to jest, to jest to, czego potrzebujemy. Dobra, pomoc z Meksyku. Super. Dostajemy jakieś stare wyposażenie. Koniec tej Spartakiady. Świetnie, no ale Igrzyska Olimpijskie teraz nie są jakoś hiperistotne, biorąc pod uwagę, co się dzieje u nas w Ameryce. Jak widzicie, moim zdaniem Ameryka jest o wiele ciekawsza niż. niż w podstawce. Bo w podstawce Ameryka jest nudna po prostu, w mojej opinii. Natomiast tutaj jest cudowna. Jest cudowna. Indochińska unia. Staramy się też handlować z komunistami, tak, żeby wspierać sojusznicze gospodarki i tak dalej. Tutaj mamy jakiś pusz ze strony Japonii tutaj. Przycięliśmy ich, tak? Tak, przycięliśmy ich, dobra. Musimy iść naprzód. Nie da się. Dobra. Może, może stracą organizację czy coś. Mam nadzieję, przynajmniej. A, i tu się niestety ta Ameryka rozstawia po kątach. Chociaż może to zdobędziemy. Może, a spróbuj przejść przez tę rzekę, bo ta rzeka wygląda potężnie. Możemy zdobyć St. Louis. W Missouri, to jest chyba największe miasto z tego co widzę. Więc byłoby super, gdyby udało nam się to zdobyć. Mamy również technologię. Aha, jakąś tam taką, okej. Okay. Czy przemysł jest budowany? Nie, róbcie mi przemysł. Przede wszystkim. Spróbujmy tutaj zrobić okrążenie tymczasem. Tej... tej dywizji spróbujemy złapać. Jeśli się uda, to super. A wy... Możecie spróbować zaatakować tu. Ja wiem, że oni przegrają. Ale chodzi o to, o, gdzieś przegrywamy jeśli chodzi o samoloty. Natomiast tutaj mamy zwycięstwo generalnie. Bo w przerwie między... Nagrywaniami... O! Dostałem samoloty, świetnie. O, tutaj nawet nie trzeba przechodzić, patrzcie. Jak super. Syndykalizm jest w Filipinach, Boszy. Jak super. A Filipiny akurat były moim papetem. Już nie są. Ale są syndykalisty. No dobra, dobra, to. Może jeśli wygramy wojnę domową, to właśnie to nam pomoże. Mam taką nadzieję. Dobra, tutaj widzę, że jakieś francuskie czołgi się rozlewają. Dużo tutaj mam nadzieję, że właśnie ci ochotnicy zrobią. No, ochotników chyba nie będziemy musieli narzekać, bo mamy tutaj nawet z Indii przybywają. Próbujemy tutaj kontrolować ich ataki. I póki co trzymać się. Za ile będziecie? Za jeden dzień. Super. Super. Będziemy w stanie stworzyć w ogóle zupełnie nową armię. I to będzie coś pięknego. A jak tutaj was rozwalimy, no to w ogóle. Im mniej, Im mniej dywizji, tym lepiej. Tylko trzeba pamiętać, że tu jest yy, ta unia. Waszystowska. Hmm. Okej, okay. pomoc od Francji dostajemy fabrykę militarną. Świetnie. I dostajemy bardzo, bardzo dużo żołnierzy. Poczekajcie. Powzujmy sobie od razu. No właśnie, to jest potężne. Weźmy sobie tak. No prawdopodobnie coś takiego sobie zrobimy. Szybko 16. George H. Cannon. Super. Teraz sobie zreformujemy tą linię frontu. Tylko sobie jeszcze dodamy. Ty pójdziesz tu. I ty jeszcze pójdziesz tu. Czy ktoś potrzebuje doświadczenia? Ty możesz dostać doświadczenie. Dostaniesz, co Ty chcesz? Kamuflaż? Nie. Nie. Też tak średnio. Może poczekamy, może będzie miał lepsze rzeczy. Za to ty. Gorilla, to jest spoko. Tak uważam. Tak mi się wydaje chyba. Dobra. Zreformujmy front, bo nie chcę go sobie psuć przez dodawanie. Więc teraz to może wyglądać już całkiem w porządku. Będziemy mieli tutaj sporo już. No, oczywiście, dalej staramy się tutaj zniszczyć. Bo ci padają. No, no i tutaj w sumie nasi ochotnicy sporo nam mogą pomóc. Próbujemy tutaj zdobyć Baltimore. No, jesteśmy pod Waszyngtonem. Ale żeby to zdobyć, to w ogóle. Tymczasem mamy wojnę bałtycką. Czyli tutaj te niemieckie księstewka się zbuntowały. Oczywiście niedobre dla Niemiec. No ja jestem ciekaw, jak te Niemcy sobie poradzą, kurczę, Czy one przetrwają? Bo Niemcy prawdopodobnie też zostaną zaatakowane przez Rosję. Chyba. Chyba, tak może być, tak mi się wydaje. O, Tran się będzie coś krzęścić, ale. Ja mam żelki, ja, ja uwielbiam żelki. Nie wiem, czy wiecie. No, jestem wielkim fanem. Ok, zdobyliśmy St. Louis, to duże zwycięstwo dla nas. A idź tu. Nie atakuj. A tu też jest Louisville? To co to jest? A, Saint Louis, dobra. I Węgry się zbuntowały z władzy e, austriackiej. Więc to może być ciekawe. No właśnie. Także Imperium Austriackie się trochę chwieje. Ale Węgry są osa osamotnione w tej walce. A dobra, w Chinach elekcja w Holandii. kto wygrał? konserwatyści to mogą, w sumie nie wiem. Mhm. Super. To możemy jak. Tak, jak wojna domowa się skończy, więc póki co możemy tylko to robić. Smedley Butler. A, tu możemy sobie ulepszać naszych tych uniforms. Oficerowie polityczni! O, to brzmi jak pan wąsaty. Dobra, weźmy sobie. A... Artyleria w sumie brzmi, chociaż ja potrzebuję teraz tak bardzo artylerii. W sumie nie. Pistolety to jest to, czego potrzebuję. Statki są ok. Tu też jest ok, co ciekawe. Czołgi może? Możemy zrobić Light Tanki 2. A, to może być ciekawe. Zacznijmy sobie produkcję, tak z 5 fabryk, sobie w to włóżmy. Może pewnie w trakcie tej wojny jeszcze ich nie użyjemy, ale nie wiadomo co z następcą, prawda? Dobra. Jakiś federalny rząd Gongzu. Nie mam pojęcia, co to znaczy. nie Pytajcie się mnie. Dobra, i mamy już sporo dywizji. E właśnie, Przecież ja mogę je tworzyć. A ja zapomniałem głupki. 14. Coś mi doda 14, bo tak potrzebuję. Co mi da 15. To mi da 13, 18 dni, tutaj 12, to 17. Dobra, weźmy sobie to 18, 15, bo to mimo wszystko najbardziej się opłaca. Burżuazja ucieka do Anglii. Ow. Oh. Znaczy do Kanady, właściwie. No, niech sobie uciekają, właśnie. Niech sobie uciekają. My to mamy gdzieś. Próbujemy tutaj robić okrążenia, bo one mi się wydają najsensowniejsze tutaj, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić. A tu jak się wybronimy, to możemy zrobić ładny kontratak w sumie. Jak tak sobie myślę. Uuu, zostali tu pokonani Meksykanie z Indusami, niestety. Brazylijczycy tutaj atakują. Jak tam w powietrzu? W powietrzu dominujemy, ale tylko na tych naszych polach powietrznych, że tak powiem. No okej, okay. nie musimy póki co... Znaczy te... tą Apalachię... No dobra, ta Apalachia jest bardzo ważna. Nawet nie tu i nie tu, ale tu. Próbujmy tam zawalczyć. Tak, dobrze, chyba. Ja też nie jestem fanem lotnictwa, ani w ogóle, więc ja jestem kiepski w takich rzeczach, więc bardzo z góry przepraszam, jeśli będę jakoś tak kaleczyć. No i tak średnio mi się będzie odnosić do tych Waszych porad, bo zbytnio nie mam jak ich czytać, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wojna domowa w Hiszpanii tymczasem. No, mamy oczywiście tutaj też komunistyczną Hiszpanię. więc miejmy nadzieję, że to oni właśnie wygrają, chociaż mało prawdopodobne. A no, może. Jeśli akurat się uda i będzie jakiś czerwony świat. O, niestety, niestety e, Stany Bałtyckie, że tak powiem, przeżyły. O, dobra, świetnie. Tutaj wzmocniliśmy obronę i to jest to właśnie, czego potrzebujemy. Spróbujmy zdobyć Louisville. I tutaj jeszcze pomóżmy. No i wygląda dobrze ten kociak. Kolejne dwie dywizje pójdą się walić, a my tutaj jeszcze zdobędziemy kolejne. Kanada, o, Kanada wspiera ten... Pacyficzny rząd. Okej, okay, mam nadzieję, że to nic takiego. I że im nie pomogą, bo Kanada jeszcze nie interweniuje. Stworzyła sobie jakąś marionetkę. Oh, czy... Ice to the south. Oh, fuck. Mm, ok. Oni mogą mnie zaatakować. Um, dobra. Akt o edukacji. Możemy się spo na wrogu bądź też na socjalistycznej ro Na rodzinie. Możemy to sobie powydawać. Teraz dajcie mi te 13. To, mamy nowych. Mamy nowych, kochani. Zróbmy sobie tak, mamy 30. Masz 30. No to spoko no to. Bierzemy sobie 6. To będzie nowa armia, którą dokładamy już tutaj. Proszę, tworzymy nowy front. Coraz więcej tych dywizji. Ile? 78. Sporo. Okay. Naprawdę okej. Okay. Naprawdę okej. A zamierzam, żeby było jeszcze więcej. Więc jest super, póki co. 78. Wy macie 37. Oni nie są jak coś bardzo mocni. Chyba, że dostaną pomoc od Kanady. Wtedy mam przerąbane. A oni... No tutaj... Tutaj musielibyśmy zdobyć ten Waszyngton, a póki co to trochę nas odpierają. Uh, a tutaj w ogóle nasze. Aha, dobra, tutaj jak zwykle fantastyczny Hercow Iron trochę buguje. Dobra, pomóżmy tu dobić te Louisville, to nie będzie trudne, bo tu już przegrywają. Mamy dominację powietrzną, i mamy już dużo dywizji, więc możemy tutaj właśnie zacząć się wpychać powoli w te tereny. Będziemy szukać dziur w całym. Właśnie tu przechodzi, patrzcie. Tutaj normalnie byśmy musieli walczyć o te rzeki. No tak, to możemy się. Że tak powiem, hamsko wepchać. I będzie dobrze. Dobra, pomóżcie tu. Może oni kurczę nie mają już zapasów, no byłoby super. O, czekajcie, chyba mamy szansę zdobyć to całe. No jeśli tu wejdziemy, a myślę, że na spokojnie, dobra, chyba zdobędziemy ten mini półwysep, jaką się nazywa: Delmarva. Delmarva, pierwsze słyszę. Ale dobrze, zdobędziemy go raczej. Mam nadzieję. Tak, mamy w Dover. Super, super jest. Tylko się cieszyć. No i w sumie, chyba, właśnie los tych Stanów Zjednoczonych jest przypieczętowany. Raczej tu są bez żadnych szans. Teraz tylko, żeby jak najwięcej terytoriów ważnych zdobyć, zanim to zdobędą, oczywiście, faszyści. Bo nimi się aż tak nie martwię jeszcze. To jest jeszcze ok. To jest do ogarnięcia. Ale południowcy mogą być cię. To może być ciężkie do pokonania. Dobra, zdobyliśmy to. Super. Teraz tylko trzeba jakoś jakoś zdobyć Waszyngton. A to może być ciężkie. Nie wiem jak. Nie wiem jak się zabrać za tym Waszyngton, szczerze mówiąc. Jak tak patrzę. Tutaj mamy okrążonko piękne. Kolejnych dwóch dywizji. No ja wielu tutaj wybiłem. No straciłem 33 tysiące. Przeciwnik stracił 83 tysiące na mnie. Tylko na mnie, a to jeszcze pewnie od południowców też oberwał. Czy oni mają jakieś wsparcie? Mają wsparcie niestety od Niemiec. Czy mają wsparcie tylko od Rosji? Ja mam wsparcie od czterech państw. Dobra, to spoko, to spoko. Plus jeszcze inne państwa, niektóre mi wysłały w ogóle ym, sprzęt i tak dalej. Więc to też dobrze świadczy. Dobra, ja tymczasem otrzymuję kolejne posiłki. I to już zaczyna dobrze wyglądać. Chodźmy dalej. Michigan. Dajcie mi 10 ludzi z Michigan. Dobra, kontratakujemy. I tutaj robimy dokładnie to samo i powinniśmy być w stanie zamknąć ten kocioł. Dobra, mamy tutaj technologię. To może jeszcze nie. Tutaj mamy, ok? To jeszcze za wcześnie, za wcześnie. Samoloty, hołki, dawaj. Lepsze samoloty to podstawa. Dobra, jesteśmy w stanie już zapełnić cały front, prawie. Nawet już w niektórych mamy po dwie dywizje. Więc się wpierdzielamy. Tak trochę na hama, ale się wpierdzielamy. Tutaj spróbujmy zrobić jakiś kontratak. Tutaj spróbujmy iść na południe, bo tutaj są wielkie rzeki. No nie są tutaj ustawieni. Trochę trochę głupio, szczerze mówiąc. Mamy stolicę w Denver. Co ciekawe. Tutaj, w Colorado. Dziwne. Upadek Madrytu. No, walczą tutaj Kingdom, tutaj tacy bardziej trochę radykalni, którzy innego króla popierają, no i komuniści. Konflikt. Aha. John Reed. Aha. Jakiś tam place de Iww? First World War. Aha, to są jakieś partie. Dobra. Możemy się za kimś wstawić. Radykalny socjalizm. Myślę, że pójdziemy po prostu w syndykalizm. To brzmi dobrze. Chyba. Nie mam taką nadzieję, że Wam to pasuje. Zresztą to moja gra. No. Spróbujmy. Spróbujmy zdobyć Baltimore. Bo z Baltimore już będzie prosta droga. Oj, mamy wsparcie od syndykalistów. Spore. Spore. 50pp. Super. Potrzebujemy też gumy. Awaje dołączają do tej frakcji azjatyckiej. Oho, z Indochin już nie dostajemy za dużo. Dobra, więc napiszmy, może do Wielkiej Brytanii ona ma da... jest w stanie mi dać tylko 3, a ja potrzebuję 13. A, oh, dobra, to pogadajmy z Indiami. Pogadajmy z Azją. Wy mi nie jesteście w stanie zaoferować, niestety. Trudno. Trzeba korzystać z tego, co się ma. Idziemy dalej. Na południe. Aj, no nie, nie. Potrzebowałbym tu wsparcia jakichś francuskich czołgów, a niestety nie mam możliwości. O, no, tu już mamy spotkanie z wrogami. On już ma 20,97. Fuk. Ja on 91. Okej, okay, to nie tak źle w sumie. O, tu wspomóżmy. Atak Francji. Uh. Um. Kobiety żołnierze. nam daje. Ten power, ale nie dużo. Kilka dni temu. E e komuna Francuska zażądała od szwajcarskiego. E od szwajcarskiego rządu. E no. Wit Savoy, to jest. Nie wiem, które. To jest chyba to? A persavoy Savoy nie to jest chyba to. A, dobra, Rząd szwajcarski postanowił uniknąć wojny i zgodził się na pokojowy transfer tych ziem. No to super, no to ale nie wiem, co zdobyli dokładnie. Wydaje mi się, że to aper Savoy i tak dalej. No to dobrze, to gratuluję. No i rośnie ten pakt przeciwko Osmanom, którzy mogą dostać mocne bęcki. Jak tak patrzę. No ale to zobaczymy jeszcze. Dobra, mamy kolejną dostawę rekrutów aż 10. Ta 5 tu. Już wysyłamy na fronty Wajny. Jeszcze potrzebujemy kolejną piątkę. Milton Wolf. Super. Nie, nie tak, co ja zrobiłem. Tak? Tak. Dobra. Teraz git. E, czy mógłbym na przykład zrobić sobie front? Już bez tego takiego pitolenia. No co? I co poleci? Polatom. Dobra, dobra, ogarnąłem. Także mamy wsparcie, coraz więcej dywizji. Tutaj ładnie przyblokowaliśmy. Jesteśmy już firebombing, to chyba dobrze. Aha. Wiecie co? Teraz to jest ten moment. Eee, rozpoczynamy push na front federalny. Prosimy o 6 rekrutów z Wisconsin. I atakujemy. Dokładnie. I miejmy nadzieję, że to się zakończy sukcesem. Czy to koniec? Czy to na tyle? Chyba nie na tyle. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj będą sobie radzić. Tutaj wsparcie jest w tej prowincji. Ok. No bardzo marzę, żeby ten Waszyngton zdobyć. To by dużo znaczyło dla naszej wojny. Żeby stolicę mieć w swoim posiadaniu. Zobaczcie jaka cienka linia została. A właściwie już przerwana, spójrzcie. Już troszkę zaczyna być nieciekawie. Tu się przebijamy nawet. Tak sądzę. Mamy wsparcie powietrzne. Dobra, broń w rękach. Świetnie. Na to ulepszamy dalej. I robimy kontratak. Tutaj, bardzo duży. I tutaj atakujemy tu. I tu atakujemy tutaj. i wsparcie w ataku na Baltimore Jak mamy Baltimore, to praktycznie ten Waszyngton nie będzie stanowił problemu I Polska dołącza do frakcji austriackiej Polska w ogóle odzyskała Kraków! Austria oddała Polsce Kraków, jak fajnie No to Polska jest potężniejsza 12 fabryk, 6, no jest potężniejsza niż niż Czechy na pewno Ok, Florence Pancho-Barnes staje się latającym asem, super. Niech tam walczą. Niech walczą. O, przegraliśmy tutaj. Nie udało nam się zdobyć, no to może i dobrze. Dobra, kolejne wojska. nie ruszą na front, tak. Super. Prosimy o kolejne wojska, tymczasem ze stanu Iowa. Potrzebujemy ochotników. Dobra, tutaj to nic nie da, trudno, oddamy tę ziemię i teraz robimy kontratak tak? A, przebijamy się, pokonujemy ich. Oni mają tu strasznie kiepskie zapasy. Spróbuję tu ich jeszcze przeciąć, poprzecinajmy ich troszkę. Dyrektywa, stworzenie CIA. No stworzmy CIA. Dobra. Rośnie, rosną protesty w Midwest. Nie wiem, gdzie jest Midwest. Szczerze, to jest jakiś stan, chyba. Tylko który? Który to ja nie mam pojęcia. No, jak widzicie, duże, coraz większe masy ludzi do nas dochodzą. Czuję się trochę jak Związek Radziecki. Słynne słowa. Słynne słowa, dobra. Weźmy sobie, może, właśnie, paliwo. Wydobycie paliwa, to jest ważne. Baltimore za niedługo może upaść. Jeśli będziemy mieli szczęście. Tutaj Francja nam pomaga nawet. Przebić to prowincję. I tutaj prawdopodobnie nam się uda. I w Baltimore też nam się chyba uda. Dobra, przyspieszmy troszkę. Jak tam samoloty? Sobie latają brum, brum? Dobrze, latają brum, brum. Jeszcze te samoloty, te 300 tutaj utrzymamy. Potem ruszamy na te Apalasze. No, dobra. Bo póki co, te samoloty pomagają nam zdobyć e, Waszyngton. No i mamy to. Zruszamy od razu na Waszyngton. Całą armią, całą kupą od razu atakujemy. I to powinno się zakończyć zwycięstwem. 57. Dobra, świetnie. Francja przysyła nam. I mamy upadek Waszyngtonu, moi drodzy. Waszyngton jest nasz. Czy to sprawia, że. Nie, Stany Zjednoczone jeszcze nie kapitulują. Ale no to już jest właściwie właściwie koniec. Mamy bardzo dużo w ogóle stoczni. My możemy coś zrobić z okrętami. Tak trochę się średnio mi się widzi, żeby coś z nimi robić. Bo nie musimy tutaj nic robić. I okręty akurat nam tutaj nic nie pomoże. O! Niemieccy ochotnicy docierają do Ameryki. Krypolitanie dołącza do Paktu kajlskiego, Super. No i mamy ochotników. Super. Dodajemy. Dobra. Więc teraz, jaki byłby nasz następny ruch? Czerwony terror. No okej, okay, to nam nie przeszkadza. Mimi. O, kolejna milicja, tym razem 5 w Minesocie. No i już tutaj zaczynamy powoli graniczyć, ale widzę, że tutaj te miasta zostały zupełnie porzucone. Przynajmniej tak, tak to wygląda. Tutaj warto puszować? Moim zdaniem nie bardzo. Moim zdaniem nie warto. Tutaj są lepsze tereny do puszowania. Tutaj trzeba atakować. Trzeba zająć te tereny, zanim zrobi to. Zanim zrobią to południowcy, Musimy się tym zająć. Tu by było dobrze przebić ich. O, chyba to. Ładnie teraz idziemy. O. o, szybko dochodzą ci rekruci, powiem wam. Ciutko. To kwestia chwili. A nie, to nawet nie, to jacyś inni. Okej, okay. jeszcze lepiej. No, dobra. Z tymi jeszcze nie walczę. Tutaj jeszcze poczekam sobie. Tu się przebiję. Tu będzie git. Okej. Okay. Z Holandii. Oni tu robią. No, dobra. Ale cieszę się, że przybyli. Cieszę się na pewno. O, jeszcze więcej. Ja mogę. Nie, tu, to nie są locked. Ja ich nie pozmieniam. W żaden sposób. A, ci są z Holandii. Dobra. I mamy de facto 120 dywizji. Piękna suma. Piękna suma, moi drodzy. I ładnie nam to wyszło. Tybet i Klika Syczuan. Udało się. Świetnie. Mam 95, 96. Mhm. Mamy wolne fabryki, przelejmy to na rzecz samolotów. Dobra, kolejne. Zachodnia Wildzinia. Dobra, i tutaj mamy te armię, więc tutaj od razu robimy kontrę. I tu od razu też robimy kontrę. Dobra, Wydel. Marwie. A, to jest to. Tak, przywróciliśmy porządek. Świetnie. Hmm? Produkujmy może więcej broni. Tak jakoś. Bo może się jeszcze przydać. Bo teraz bardzo dużo dostaw dostaliśmy od innych. Nongiści. O, oh, w kęta... O, oh, fuck! Co? Co to za bzdura? Eee! Eee! Co to za rebelsi? Co to za rebelsi mi wyskakują? Co za patola? O, oh, fuck! Jakie mam sobie z nimi pora? A w sumie zaraz będą posiłki. Teraz cztery dywizje, to może one będą takie działające na tyłach właśnie. Dobra, tutaj to załatwione. Teraz tylko na północy ten kociołek zlikwidować. co robimy już teraz w sumie? No właśnie, mamy tutaj... Co, 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 co? Czy komu Kanada wypowiedziała wojnę, bo nie spojrzałem? Dobra, nasi generałowie to powiem wam, że trochę w dupę mogą sobie, w dupę możemy sobie ich wsadzić, ale niech już będzie. będą jakieś takie dywizje do ataków, do walki na tyłach. będziemy sobie jeszcze tych. Tak średnio poszło wyjdzie. Dobra, potrzebujemy tam posiłków, za niedługo będą. Kończyło nam się paliwo. Super. Musimy walczyć w Apalachach. A bo wiecie co, to zróbmy tak, Midwest. Wy teraz będziecie walczyć na Apalachach. Wy też, dobrze. Ty mi się zajmiemy przynajmniej. No ale te dywizje to trochę się przeraziłem, szczerze mówiąc. Trochę ich tu dużo. Trochę ich tu dużo. I może być to problem, szczerze mówiąc. One jeszcze latają jak poserany. Dobra, zablokujmy ich, nie wiem. Chodźmy tam. Jakkolwiek. Może się rozlazą. Weźmy sobie właśnie te poszukiwanie surowców. To może być dobre. Eee, Smedley, Butler. O kuźwa, ale to da nam adaptable. Ej, to jest cudowne. To jest jeden z najlepszych fucking perków. W całej... W całym Heart of Iron. Teren Penalty Reduction plus 30% to jest tak mocne. To jest tak chore. To jest chore, że jest tak mocne. No być nielegalne. Mhm. Awansasa, ale nie mamy ropy. Dobra, jeszcze dwa. Mamy troszkę. Dodajmy ich sobie, słuchajcie. Oni się mogą przydać de facto. Mhm. No jak tam. No już ci zaczęli tracić. My straciliśmy 71 tysięcy. Ok, jest ok. Jeszcze nie zetknęliśmy się z Pacyfikiem. No to jest póki co chyba najsłabszy gracz. No oprócz oczywiście teraz. United States takich normalnych, ale to. Wiadomo, że oni nie są jacyś mocni. Zajmijmy te stany, te tereny, bo one są za darmo praktycznie, więc grzech trochę nie brać. Szwecja dołącza do Rzeszy. Super. O, możemy tutaj wejść. Wchodzimy. Mamy Richmond. Dobra, atakujemy. Jeśli się da i tutaj musimy zablokować tych powstańców. No, i kończy nam się ten push przeciwko federalnym, ale to dobra. Jeszcze spokojnie. Tam się nie śpieszy z tą wojną. Ona ma być klimatyczna, moi drodzy. Przede wszystkim. To nie jest jakiś, wiecie, Proplay, Game i tak dalej. Bierzemy sobie dalej. Chyba nam się powoli kończy. Tak, jedna milicja została. Ojej. No i federalny upadek federacji. Eee, tak, federalny rząd. Upada w wojnie. No i super. A, paliwo dalej rozwijamy. No tak. Bo my mamy oil, prawda? Mamy. Dobra. I faktycznie zaczyna rosnąć. Dobrze. Ok, upadek Denver. I to kończy oficjalnie wojnę. Mamy najwięcej punktów. To bardzo dobrze. Zabejrzymy sobie to, to. 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 Tak? Możemy? Nie? No to ja jak to. I tyle. Od trochę. Halo. no, ja do tego nie chcę. Chcę to. Pas? Dajcie mi. Sporo. To. 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 Nie, to. To. Nie. Tak. Ja będę Kentucky. Ale może w sumie wezmę Tennessee. I Kentucky już będzie moje. Kansas moje. Kolorado będzie moje. Nie, tylko Kansas, dobra. A, wy to wzięliście, dobra. Dobra, to możemy sobie zostawić. Jeszcze chwila. Pasujmy i weźmy sobie tutaj niektóre rzeczy. Tak sobie myślę, ale powoli musimy to zabierać, dobra. Ej! Użwa, Jak to? To nielegalne! Hacking nielegalne! Aha, bo oni to mieli, jakby tak. Dobra, dlatego ja tego nie miałem, jakby. O, panie, kurde, blaszka. Front mi się rozwalił. Dobra, trzeba front naprawić. Kochani. Ruszamy tak. Dobra, super. Lećcie. A, ja mogę dodatkowych ochotników. Co się dzieje. Um, program rozdawnictwa zimowych zasobów. Otrzymy dla ludzi oczywiście. Na tej stabilności mamy mało. Więc podałoby mieć trochę. Mm. No, ba? trochę zyskaliśmy. No i teraz przede wszystkim jak na moje powinniśmy się skupić na południu właśnie. Jest no, myśmy chyba już z tych debili. Na północy Ewidentnie Idioci. No jak oni mogli tak wybuchać? Dlaczego ja nie mogę tak się pojawić z tyłu na plecuszkach im? Nie wiem, nie wiem Wejdźmy tędy. No i teraz zaczyna być trochę mniej ciekawie. Tak, jak było na początku, bo mam największą linię frontu ze wszystkich. To znaczy, oni tutaj te Pacyfiki i Ameryka i Południe będą głównie walczyć ze mną, niż między sobą. Co sprawia, że de facto ja głównie tutaj będę walczyć. Niestety. Ale okej, okay, poradzimy sobie i z tym. W ten poproszę trzech mików. Dobra, więc póki co się pobrońmy. Będziemy się bronić. A Palachy już są w ogóle całe moje prawie. Czy mamy tutaj jakieś fajne lotnisko? Mamy tutaj bardzo fajne lotnisko. Więc się tam przeniesiemy. Tutaj. O faj, ja tutaj bym też przeniósł w sumie te samoloty. Tutaj Wielka Brytania ma nawet troszkę samolotników. Czy możemy tutaj sobie dodać kilka? Na przykład tych sympatycznych panów. A tutaj. Też jakiś milusińskich. Na przykład tu tego driftera. Albo to, no. Dobra. I waszą nową misją jest walka tu. No, wy będziecie walczyć tu. Głównie. Mhm. Dobra, i będziemy kontrolować. Będę chciał zdobyć tę dziurkę. O! O Boże, co tu się dzieje? Chile pokonują Argentynę, chyba chociaż w sumie nie wiem. Bardzo dziwna, dziwny obraz tam mi mignął. No, skąd atakujmy? Maryland mamy z powrotem pokój. Więcej fabryk. Dobrze, pięć więcej. Super. E, to więcej. Może artylerii. Czy ja mogę zmienić tutaj? Nie, nie mogę zbytnio zmieniać im niestety. Projekt Damokles to jest ten chyba taki od atomowy, no ale teraz to. Teraz to musimy wygrać wojnę, a nie tutaj walczyć o jakieś projekty atomowe. Dobra, większa obrona. A, będziemy kończyć w ogóle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mamy 40 minut. Mam nadzieję, że póki co wojna wam się podoba. Udało nam się pokonać USA. Zostało nam jeszcze PSA i AUS a my jesteśmy CSA. No, także tak to wygląda. Dzięki wszystkim za oglądanie. Był z wami Wolpe. Mam nadzieję, że Wam się, że Wam się podoba. Eee, także dajcie znać, możecie dać lajka, like subskrypcję czy coś. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć, pa.